Prezentacja książki, warsztaty i rysowanie to część spotkania z Karolem Maliszewskim, poetą, prozaikiem i krytykiem literackim. Autor zaprezentował w Bibliotece pod Atlantami swój nowy zbiór wierszy, Przypadki Pantereja, wiersze dla małych i dużych. Nigdy nie pisałem niczego dla dzieci, ale przyszedł czas, że pojawiły się w moim życiu wnuki i pomyślałem, że ubarwię ich żywot jakimiś śmiesznymi wierszykami. Niektóre z nich weszły do tej książki i zostały wydane we Wrocławiu. Sama książka jest wykonana techniką, która pozwala na jej rozłożenie. Nawiązuje do jej bohatera, stwora o imieniu Pantarei. W wielu wierszach pojawia się stwór, którego sobie wymyśliłem. Nazywa się Pantarei. Jest to nawiązanie do, jak wiadomo, do greckiej maksymy związanej z Heraklitem. Wszystko płynie. Pantarei właśnie jest takim płynnym, nieokreślonym stworem, który bardzo lubi przebywać w wodzie. Wiele ma wspólnego z wodą. Wyłonił się z wody i w wodzie zginął i w związku z tym cała książka ma taki charakter bardzo mocno związany z przyrodą, z wodą, z porami roku. Spotkanie z autorem to także warsztaty, na których dzieci uczestniczyły w grach i rysowały rzeczy związane z książką. Oprócz tego, że będę im czytał te wiersze, to będę chciał je jakoś uruchomić, na przykład rozrysować, pokazać w planie plastycznym. Tam jest taki wiersz o wiośnie groźnej, niebezpiecznej, która przynosi zniszczenia, o powodzi wiosennej, więc na przykład tutaj dzieci uruchomią wyobraźnię i oprócz tego, co w wierszu płynie razem z mętną, brudną wodą, będą mogły wyobrażać sobie, rysować, co jeszcze może porwać wiosenna powódź. W innym miejscu gry plastyczne przeistoczą się w gry literackie, brzmieniowe. Te wiersze bardzo mocno bazują na rytmie, na rymie, więc zabawa w rymy, a nawet przygotowałem jeden wiersz z tego tomu, który nie ma końcówki. Dzieci będą musiały wymyślać własną końcówkę, pisywać własne rymy. Co jeszcze wyniknie, nie wiem. Liczę na spontaniczność i